Bruderverein, zapomniana mafia z Wilna. Jak szczegółowo ustalili ówcześni policjanci, Bruderverein, mafijna organizacja z Wilna, została założona w 1911 roku w lokalu złodziejki Sońki, Złotej Rączki, który znajdował się na rogu ulic Nowogardzkiej i Archangielskiej. W tejże knajpie, będącej na ogół miejscem spotkań elementu przestępczego Wilna, przez 7 nocy naradzali się twórcy organizacji Saszka Lichtson, znany jako Hanna Bobkes, oraz jego późniejszy zastępca Aaron Wójcik. Przez tydzień panowie nakreślali projekt przestępczego stowarzyszenia, które w pierwotnym założeniu miało stać się czymś w rodzaju złodziejskiej samopomocy, zapewniającej opiekę i wsparcie przestępcom. Podczas tworzenia organizacji jej założyciele opierali się na sposobie działania błatnych, czyli rosyjskich kryminalistów z początku XX wieku, będących pionierami stowarzyszenia Worów w Zakonie. Jej nazwa również nie była przypadkowa. Bruderverein w języku jidysz oznacza związek braterski. W kilka lat po utworzeniu Bruderverein organizacja rozrosła się do potężnych rozmiarów i w szczytowym okresie swojej działalności zrzeszała około 1000 członków, czyli niemal wszystkich złodziei z Wilna. Tak spora organizacja wymagała utworzenia specjalnego biura do ogarnięcia wszelakich spraw i kontrolowania jej członków. Przy ulicy Zawalnej w Wilnie, w mieszkaniu Lichtsona, zorganizowano kancelarię, w której gangster przyjmował petentów i załatwiał rozmaite sprawy. W centrali Bruderverein znajdowała się także pancerna kasa ze środkami dla rodzin aresztowanych i skazanych, pieniądze na obrońców sądowych czy na łapówki dla policjantów. Jej zasoby uzupełniali sami członkowie wileńskiej mafii, opłacając regularną składkę członkowską, ale przede wszystkim wileńscy kupcy, którzy na ulicę Zawalną sami przynosili haracz. Stowarzyszenie bowiem główne przychody czerpało właśnie z wymuszania okupów i opłat od kupców. Ci, którzy nie zamierzali płacić, byli napadani i bici w ciemnych zaułkach czy podmiejskich lasach. Dokonywano również uprowadzeń opornych kupców oraz ich bliskich. Gangsterzy z Bruderverein posiadali jednak swój kodeks honorowy, który zabraniał między innymi okradania innych członków organizacji, kobiet, a także własnych sąsiadów. Ci, którzy złamali zasady, musieli stawać przed nieoficjalnym sądem. Sytuację tę opisuje Monika Piątkowska w książce Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Przestępcy sferajny, czyli zawodowcy, lubili bawić się w sąd. Urządzali procesy, na których obecny był sędzia, obrońca, prokurator. Przestrzegano też porządku rozprawy i kolejności wygłaszanych mów. Takie przedstawienia dawano zazwyczaj w tzw. knajpach morderców, ulubionych lokalach ferajny i dla wybranej publiczności. Kary, które jednak tam wymierzano, były jak najbardziej prawdziwe i dotkliwe. Czasem też, gdy aktorom nie chciało się grać, od razu przystępowano do obijania ofiary. Działania gangu Lichtsona nie przerwał nawet wybuch I wojny światowej. Przekonał się o tym w 1915 roku jeden z wileńskich kupców. Kiedy w mieście pojawiły się słuchy, że zamierza on uciec w głąb Rosji, przesłano mu liścik o następującej treści. Wobec tego, że zamierza pan opuścić Wilno, żądamy od niego 3000 rubli w złocie. W przeciwnym wypadku grozi panu śmierć. Pieniądze mają być przygotowane na jutro rano. Bracia ćmy. Kupiec jednak nie posłuchał i udał się ze sprawą na policję. Kilka dni później podłożono w jego mieszkaniu bombę, która zdemolowała fragment kamienicy, a samego kupca i jego syna poważnie raniła. Najlepszy okres dla Bruderverein zaczął się w latach 20., a zwłaszcza po przyłączeniu Wilna do Polski, które w granicach II RP znajdowało się od 1922 do 1939 roku. Polska w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości była mocno zdezorganizowana i miała olbrzymi problem z utrzymaniem w ryzach przestępczości zorganizowanej. Co prawda tworzono już bazy kryminalistów poprzez katalogowanie teczek z odciskami palców i fotografiami przestępców. Jednak wciąż brakowało podstawowego wyposażenia do ścigania przestępców, jak samochody,
czy sprawne linie telefoniczne. Śledczy zmuszeni byli tym samym walczyć z gangami innymi metodami, jak chociażby organizowanie prowokacji wewnątrz grup, czy pozyskiwanie informatorów ze środowisk przestępczych. I to właśnie przez wewnętrzne spory wśród gangsterów oraz anonimowe donosy Bruderverein zakończyło swój żywot. Wszystko zaczęło się od zabójstwa złodzieja o nazwisku Elka Gurwicz. Ów przestępca nie zamierzał okazywać posłuszeństwa szefom Bruderverein. Nie czuł też przed nimi respektu, co pokazał między innymi rzucając się na nich z rewolwerem w ręce. Po tym zdarzeniu Lichtson i Wójcik zlecili zamordowanie Gurwicza, który złamał zasady organizacji i znieważył członków jej zarządu. Wyrok wykonano. Jednak w dniu pogrzebu kompanii złodzieja, pijąc i tańcząc w nocy na jego grobie, zapowiedzieli zemstę całemu Bruderverein. Bandyci jednak nie planowali wendety z bronią w ręce. Zdawali sobie sprawę, że nie ma ona szans na powodzenie. Dintoiry dokonali w mniej honorowy sposób, zasypując policję anonimowymi donosami, w których szczegółowo opisali strukturę organizacji, członków, metody działania, plany i dokonane już przestępstwa. Mundurowi tym samym dostali wszystkie informacje na tacy, a ich zadaniem było tylko wyłapać gangsterów. Tym sposobem w ręce policji wpadli najważniejsi członkowie organizacji, a tym, którym udało się zbiec, rozpierzchli się po innych miastach. Głośny proces Bruderverein odbył się w Wilnie w 1924 roku. Kiedy po kilku latach Saszka Lichtson i Aaron Wójcik ponownie znaleźli się na wolności, podjęto próby reaktywacji Bruderverein. Teraz jednak każdy z nich próbował działać na własną rękę, gdyż w czasie odsiadki dawni przyjaciele stali się zaciekłymi wrogami. Od powrotu na ulicę Wilna poruszali się zawsze w asyście ochroniarzy i organizowali wzajemne zamachy bombowe. Powrót do dawnego Bruderverein nie miał już racji bytu. Natomiast Hanna Bobkes utworzył nową organizację, którą dumnie nazwał Złotym Sztandarem. Jednym z jego ludzi był Berka Krawiec, dawny członek Bruderverein, który w czasie policyjnej obławy uciekł za ocean, gdzie pracował dla samego Al Capone. Ten potężnie zbudowany przestępca o dzikim wyglądzie pełnił w gangu Capona funkcję przemytnika oraz żołnierza. Najsłynniejszy gangster czasów prohibicji był ponoć bardzo zadowolony z pracy Krawca, jednak kiedy po masakrze w dniu Świętego Walentego zaczęło robić się gorąco wokół jego gangu, polecił mu wrócić do Europy. Krawiec posłuchał i tym samym ponownie znalazł się pod skrzydłami Saszki Lichtsona. Złoty Sztandar, mimo że mocno przetrzebiony w kwestii liczebności i wyraźnie okrojony z zasobów finansowych, wyspecjalizował się w napadaniu na mniejsze banki i okradaniu wagonów pocztowych PKP. Najgłośniejszą, a zarazem ostatnią akcją tej grupy było uprowadzenie dla okupu 8-letniego Josela Lejbowicza, syna właściciela kantoru o nazwie Kresowia. Początkowo Hanna Bobkes był mocno przeciwny porywaniu dziecka, gdyż wiedział, że nie zgodzą się na to Polacy będący w jego grupie, którzy uważali kidnapping za wyjątkowo niehonorowy. Pomysł jednak przywiózł zza oceanu Berka Krawiec, który przekonał szefa, a ten z kolei resztę załogi. Do uprowadzenia doszło w lutym 1932 roku. Tamto zajście relacjonowało czasopismo Przegląd Policyjny. Wszczętym wywiadem ustalono, że zaginiony chłopiec wyszedł ze szkoły w towarzystwie dwóch kolegów. Rozpytani chłopcy wyjaśnili, że po wyjściu ze szkoły wraz z zaginionym Joselem zaprosił ich nieznany im woźnica i towarzyszący mu osobnik do przejażdżki sankami po mieście, na co chętnie się zgodzili. Jeździli po mieście w ciągu kilku godzin. W pewnym momencie woźnica zatrzymał konia i wręczając 50-groszową monetę kolegom zaginionego, polecił im udać się do sklepu i zakupić cukierków. W chwili, gdy oddalili się od sanek i weszli do sklepu, woźnica podciął konia i odjechał w niewiadomym kierunku, zabierając Josela. Podczas przejażdżki po mieście chłopcy zauważyli, że woźnica wraz z nieznanym osobnikiem prowadził cichą rozmowę.
Tego samego dnia wieczorem ojciec zaginionego chłopca otrzymał od nieznanego mu osobnika list zawierający żądanie złożenia okupu w wysokości 15 tysięcy złotych z pogróżką, że w razie odmowy z synem jego zostanie skończone. Akcja uprowadzenia okazała się jednak niewypałem. Przestępcy nerwowo zmieniali kryjówki, popełniali mnóstwo błędów i finalnie, po 3 dniach, porzucili chłopca na ulicy Wielkiej w Wilnie. Policja szybko ustaliła nazwiska sprawców i ich powiązania. W procesie, który relacjonowała prasa w całym kraju, Saszka Lichtson został skazany na 4 lata i tym samym definitywnie zakończyła się jego kariera bossa wileńskiego półświatka oraz historia Bruderverein, największej międzywojennej organizacji złodziejskiej. Hanna Bobkes ponoć nie mógł sobie darować, że dał się namówić krawcowi na dokonanie owego uprowadzenia. Krawiec z kolei spektakularnie wymykał się z rąk mundurowych, o czym regularnie donosiła prasa. Kiedy policja wyłapywała porywaczy ze Złotego Sztandaru, Berka miał uciekać, przebierając się za rotmistrza ułanów, dorożkarza, włóczęgę, a nawet chowając się w trumnie, aby uciec z obławy. Ślad po nim zaginął, choć spekulowano, że przez Karpaty dostał się do Rumunii, a następnie do USA, gdzie powrócił do pracy dla gangu Capona.